A to widok. O kurczę. Urany boskie. Dobra. O, tu widzę czyjąś przybitkę. Na pewno nie moja. Nie moja. I jeszcze gdzieś widziałem, o właśnie, przybitki. Tfu, nie, to, tamto to był flejtuch, a tu są przybitki. Już pokryte pleśnią. O. Także czarnoprochowcy, przybywajcie. Jestem zamulony. Robi się ciemno. Powoli. Dzień był strasznie senny, ponieważ dużą część nocy spędziłem przy teleskopie, to i nie wyspałem się, i zmarzłem, więc tak sobie było. Rano strzeliłem sobie kawę i półlitrowy napój energetyczny, no i zacząłem nabijać broń. Wziąłem tym razem karabin i karabinek rewolwerowy i cholera, no jakiś rewolwer, zapomniałem jaki. No właśnie, jestem zamulony. Walkera, Colta Walkera. I już na strzelnicy troszeczkę się obudziłem. No i nasunął mi się taki wniosek, że zaniedbuję karabinek, bo z niego się bardzo fajnie strzela. Będę musiał to częściej robić. No i tyle. Jakieś, nie wiem, naprawdę jestem zamulony. Czeka mnie czyszczenie broni i żeby sobie osłodzić życie, napiję się piwa i tym razem będzie to liter cały. A może zasnę, cholera, i nie będę niczego czyścił. Ale postaram się sprawdzić, czy te dwa piwa różnią się od siebie smakiem. To jest, jedno i drugie to jest Staropramen. To jest to, które piję zazwyczaj, które bardzo lubię. Legendarny Smichow. A to jest Eksportni Leżak. Tego nigdy nie piłem. No i zobaczymy. Znaczy nie my zobaczymy, tylko ja zobaczę. Poczuję. Czy jest jakaś różnica? No nie jestem jakimś wytrawnym piwoszem, więc niekoniecznie cokolwiek zauważę. Jak zwykle Legendarny Smichow jest wyborny. Teraz Eksportni Leżak. No troszeczkę inaczej się pieni. Tamten bardziej agresywnie puścił gaz, jakkolwiek to zabrzmiało. Ja pierniczę. Rozkosz dla podniebienia.
czuję jakąś bardzo, bardzo delikatną różnicę. Nie przepadam za piwem Żywiec. Nie, inaczej. To tak troszeczkę taką świeżą górską wodą mi zalatuje. Mineralną. Jak Żywiec. I tak jakby podpalane było. To znaczy ten eksportni leżak. Jakiś taki, nie wiem czy to możliwe, jakby dębowy smak. Albo zmyślam, może mi się w bani już miesza. Kurczę. Dobre, bo czeskie. Aha, ten eksportni leżak jest mocniejszym piwem. Tego w smaku nie czuć. Ten ma 5% alkoholu, ten ma 4%. No i zazwyczaj piję tego legendarnego Smichowa. Szczerze mówiąc, jakoś nawet jeżeli jest jakaś różnica, to tak nieznaczna, że nie jestem w stanie jej określić. Jedno i drugie jest super. Ale chciałbym być takim piwnym kiperem, żeby niuanse smakowe potrafić wydobyć gdzieś tam. Nie wiem, jedno i drugie jest rewelacyjne. Oczywiście zostanę przy tym. Piję piwo nie po to, żeby się nawalić, tylko dla smaku. A to dziwne, kiedyś bardzo nie lubiłem, bo uważałem, że jest gorzkie. Teraz ta goryczka bardzo mi odpowiada. Jeżeli to ma 4% alkoholu, a to 5, to razem mają 9. Trochę tak. To jest pewnie tak, jakbym... A nie. Jakbym wypił jedno... Nie, 2,4,5 albo jedno 9-procentowe takie. Pół litrowe. Czyli pół litra słabego wina. Znaczy ja jestem takim wypasionym wieprzem, to może tego tak za bardzo nie odczuję, ale pewnie już poczuję działanie alkoholu. Eksportni leżak, legendarny Smichow.
Kurczę.